Dobry wieczór. Mam tutaj dwie książki. Pierwsza to jest Das Wortgebirge Klavier Johanna Sebastiana Bacha. A druga to książka kucharska. Co łączy te dwie książki? Czy jest jakiś związek między nimi? No, na pewno. Głodny muzyk nie może grać. Nie ma wątpliwości. Ale czy coś jeszcze? Otóż uważam, że ta pierwsza, ta kucharska, zawiera przepisy, które są taką strawą odżywczą dla ciała. Natomiast ta zawiera przepisy na potrawy ożywcze dla ducha. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną. Z pewnością spotkaliście się z taką sytuacją, że dania gotowane według tego samego przepisu rodzinnego przez babcię, mamę i ciocię smakują zupełnie inaczej. Prawda? Podobnie jest w muzyce. Ten sam utwór grany przez Kasię, Basię czy Olę z tych samych nut przecież tego samego kompozytora może zabrzmieć zupełnie inaczej. Nawet sytuacja jest taka, że jeżeli pani domu będzie piekła ciasto któryś raz z kolei, to się okazuje, że za każdym razem to samo ciasto według tego samego przepisu też będzie inaczej smakować. Podobnie z utworami. Ten sam muzyk, ten sam utwór na tym samym instrumencie zagrał inaczej. Jednego dnia, inaczej drugiego dnia. Nawet w odstępach, nawet pół godziny. Może to być, no może nie zupełnie inny utwór, ale na pewno inna interpretacja. Żeby potrawa się udała, żeby była smaczna, trzeba się stosować do przepisów kulinarnych, tak? Trzeba zebrać odpowiednie składniki, trzeba zebrać je w odpowiednich proporcjach, odpowiednio przyprawić. No, a w muzyce jest tak samo. Mamy odpowiednie składniki, czyli nuty, odpowiednią ilość, czyli jakiś tam rytm i te przyprawy. Co jest z tymi przyprawami? No to jest między innymi tempo, dynamika, artykulacja. Wiecie Państwo dobrze, że na przykład jak ktoś lubi herbatę osłodzoną powiedzmy jedną łyżeczką, to jeżeli będzie najlepsza herbata, a ktoś przesadzi z cukrem i osłodzi 5 łyżeczek, no to już nie da się wypić. No, muzycy też mają skłonność do przesadzania z przyprawami, chociaż występem. Bywa tak, że zapędzą się i taki utwór nie smakuje już dobrze. I odwrotnie, prawda? Jak jeżeli będzie mieć za mało przypraw w muzyce, czyli na przykład zagramy zupełnie bez dynamiki, to tak jakby herbata nieosłodzona. No, wypije się ją, ale to już nie to. Dziś będziemy mieć muzyczną ucztę, a szefami kuchni muzycznej będą nasze uczennice Natalka i Ola Zawadzkie. To one będą tutaj serwować najlepsze dania, natomiast szefem sali będzie nasz absolwent Patryk Miłek, którego zapraszam, żeby tutaj poprowadził ciąg dalszy koncertu. Widzieliście Państwo zapewne w reklamie telewizyjnej, jak kucharz szybko tnie ogórka, sieka szczypiorek, nie obcinając sobie przy tym palców, jak sprawnie radzi sobie z luzowaniem drobiu, albo jak efektownie, podrzucając patelnię, przekłada naleśnik na drugą stronę. Są takie techniczne, kucharskie sztuczki. W muzyce też mamy utwory, które mają za zadanie pokazać techniczny kunszt wykonawcy. Są to etiudy. Zatem na przystawkę zaproponuję Państwu etiudę koncertową Zima Zła Pawła Wójtowicza. Utwór powstał na motywach piosenki dziecięcej Zima Zła, której kompozytorem jest Zygmunt Noskowski, a słowa napisała Maria Konopnicy. Przed Państwem Natalia Zawadzka.
pierwsze danie. Coś z kuchni śródziemnomorskiej, a konkretnie hiszpańskiej. Bolero jako taniec pochodzi z Kastylii i Andaluzji z okresu XVIII wieku. Wykonywany jest w tempie umiarkowanym metrum 3/4. Solo lub parami przy wtórze instrumentów perkusyjnych takich jak kastaniety lub tambury, a także gitary. Dziś przy wtórze fortepianu. Bolero Karla Bochuma akompaniuje Katarzyna Antonik. Co tu jest napisane? Czas na danie główne. Prelud.
pierogi i ser, pierogi i kapusta, pierogi z truskawkami, pierogi z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ze szpinakiem, brokułą, szynką, pierogi z serem. Och, ale się zrobiłem głodny. Das Voltemperierte Klavier. Dobrze nastrojony klawesyn. Dokładne tłumaczenie, właściwie temperowany instrument klawiszowy. Jest to dwutomowy zbiór dwóch cykli po 24 preludia i fugi. Johanna Sebastiana Bacha. Na instrumenty klawiszowe, z których każda para kompozycji jest w innej tonacji w pochodzie chromatycznym, począwszy od cedry. Obydwa tomy mają ten sam układ. Na każdym dźwięku zbudowane są dwie kompozycje w tonacjach jednoimiennych, na przykład cedur i cebor. Bach skomponował ten cykl, jak sam napisał, na użytek młodzieży muzycznej, chcącej się uczyć, a szczególnie dla tych, którzy już są zaawansowani w nauce. Słowo klawir oznacza instrument klawiszowy, w epoce Bacha klawesyn, klawikord lub organy. Jednocześnie, poczynając od pierwszej połowy XIX wieku, zbiór ten wchodzi w repertuar wielu pianistów. Preludium i fugę C-moll numer 2 Jana Sebastiana Bacha usłyszycie Państwo w wykonaniu Aleksandry Zawadzkiej. A zaraz po tym utworze sonata C-moll opus 10 numer 1 Ludwika van Beethovena. Thank you.
wszystkie swoje tajemnice zawodowe, swoje sposoby na wydobycie odpowiednich smaków. Ale do mistrzostwa dochodzi się często wyboistą drogą. Zdradzę Państwu kilka ciekawostek, takich od muzycznej kuchni. Proszę sobie wyobrazić, że Ola nie wykazywała na początku zainteresowania muzyką, ale bardzo chciała grać na instrumencie, ponieważ do szkoły muzycznej chodziła jej siostra cioteczna, starsza od niej o rok. Jako mała dziewczynka najchętniej tańczyła krakowiaczka, ale tylko w obecności lekarza, który przychodził z wizytą domową. Ona śpiewała właściwie tylko wtedy, gdy musiała, a standardową piosenką był W las kotek na płotek. I to właśnie ta piosenka towarzyszyła jej zarówno na przesłuchaniach wstępnych do ogniska muzycznego, jak i do szkoły muzycznej. Zaśpiewała ją jeszcze przynajmniej dwa razy. Podczas egzaminów do szkoły muzycznej drugiego stopnia i pewnie na wyższe studia. Ola, w przeciwieństwie do swojej siostry, nie lubi początkowego etapu pracy z utworem i wtedy podczas ćwiczeń często opada głową na klawiaturę. Na szczęście nie trwa to długo. Za każdym razem przed rozpoczęciem gry wypija filiżankę herbaty. Niestety najchętniej ćwiczy późnym wieczorem. Przez wszystkie lata nauki nie miała większych wpadek, poza tą, kiedy grała w duecie z Natalką. Wyszły na scenę, ukłoniły się i zamiast rozpocząć występ, Ola wybiegła do garderoby. Okazało się, że zapomniała nut. Dlatego dziś Ola zagra z pamięci. A usłyszymy kompozycję Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Daddy Peace na fortepian. Jest to utwór dedykowany zmarłej w 2006 roku pianistce Anicie Krochmalskiej, wykonawczyni wielu dzieł Przybylskiego, z którą łączyła go głęboka przyjaźń. Dzieło Przybylskiego jest rodzajem osobistego, intymnego dziennika. Do zróżnicowanej fakturalnie i nastrojowo muzycznej akcji wplecione zostały bowiem motywy, symbole odnoszące się do bliskich kompozytorowi osób, czyli żony i córek, a także istotnych dat z jego życia. Przed Państwem Aleksandra Zawadzka i Dawny PiS Bronisława Kazimierza Przybylskiego.
nie koniec naszej uczty. Prawdziwe muzyczne obrzęsy. Poranek kulinaria serwowany przez Natalkę. Przygotowała na dziś koncert Amor Żana Baptisty Akolaja. Skoczmy jednak na chwilę na muzycznego pudelka. Czy wiecie Państwo, że... Natalka uwielbia grać nowe utwory, a im utwór jest trudniejszy, tym większą sprawia jej to frajdę. Często za ich rozczytywaniem zabiera się od ręki. Początki jednak były trudne i nie zawsze wszystko wychodziło od razu. Wtedy ze złości chowała się pod swój czerwony stoliczek. Na szczęście zawsze wracała do skrzypiec. Bywało również tak, że Natalka zostawiała skrzypce w szkole muzycznej i przez dłuższy okres nie zauważała ich braku. Natalka gra z wielką przyjemnością zawsze, kiedy nadarzy się ku temu okazja i raczej nie jest w tym, i raczej nic w tym jej nie przeszkodzi. Kiedyś zdarzyło się, że grała z lekkim guzem na czole, ponieważ w biegu na koncert nie zauważyła zamkniętych, szklanych drzwi i wpadła na nie. Natalka uważa, że tydzień bez lekcji skrzypiec to tydzień stracony. Nie może doczekać się, kiedy znowu zagra, więc nie wystawiajmy jej cierpliwości na próbę. I zaprośmy ją na scenę. Koncert Żana Baptisty Akolaja. Koncert Amor. Gary na fortepianie, przepraszam, gra na fortepianie pani Katarzyna Antoniuk. Thank you.
sióstr Zawadzkich niejednokrotnie doceniany był przez zacne grona jurorów podczas konkursów regionalnych, ogólnopolskich i nawet międzynarodowych. Ola reprezentowała sieradzką szkołę na konkursach duetów dziecięcych Duettino w Warszawie, ogólnopolskich festiwalach pianistycznych Alla Polaka w Warszawie, płockich konkursach muzyki współczesnej, regionalnych konfrontacjach duetów instrumentalnych szkół muzycznych pierwszego stopnia w Brzezinach, muzycznych spotkaniach najmłodszych pianistów w Sieradzu, konkursie muzyki barokowej w Ostrołęce i ogólnopolskim konkursie imienia Moniki Sikorskiej-Wojtacha w Wieliczce. Natalia Zawadzka jest laureatką 12 konkursów, m.in. takich jak Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Janko Muzykant w Sowaczewie, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Janiny Garści w Stalowej Woli, Makroregionalny Konkurs Duetów Duettino w Warszawie czy ogólnopolskich prezentacji miniatur skrzypcowych w Sieradzu. Deser? Może coś słodkiego? Mazurek. Mazurek to co prawda wielkanocna potrawa, a u nas póki co karnawał trwa. No więc nie będzie mazurka. Ale mogę Państwu zaproponować mazur. A co? A co? Na deser Mazur Giedor Emila Młynarskiego. Przed Państwem Natalia Zawadzka akompaniuje, grając na fortepianie Kasia Amoniak. Kasia Antoniak.
No i jak? Smakowało? Wyborna uczta, prawda? Kelner, rachunek proszę. Ile to kosztowało? To najlepiej wiedzą bohaterki dzisiejszego koncertu. Ile pracy, ile trudu, ile samozaparcia. Ale ta dzisiejsza uczta, którą celebrowaliśmy, to nie wynik ćwiczeń ostatnich tygodni czy miesięcy nawet, ale to efekt pracy wielu lat. I to nie tylko Oli i Natalki, ale także efekt pracy ich nauczycieli, rodziców, dziadków i cierpliwości sąsiadów, którzy wysłuchują wielogodzinne ćwiczenia. Dziękujemy im wszystkim bardzo. Więc proszę Państwa, pora uregulować ten rachunek. A w tym lokalu regulujemy rachunek gromkimi brawami. Ola i Natalka Zawadzki. To są brawy za brawy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam w sobotę na koncert nauczycieli na godzinę 16 lub na 18.30, w zależności od tego, na którą godzinę Państwo macie bilety, bo biletów już nie ma. Dziękuję bardzo.